Mało kto zdaje sobie sprawę, jak wielkie znaczenie dla zdrowia mają bakterie zamieszkujące nasze jelita. Od razu zdradzę, że wpływają one nie tylko na pracę układu pokarmowego, ale wielu innych narządów, w tym nawet mózgu. Dlatego wyjaśnię teraz, jakie produkty i jakie czynniki niszczą dobroczynne bakterie w jelitach, a więc z jakich produktów sam rezygnuje i czego się wystrzegać, aby zadbać o mikrobiom jelitowy. Jak chodzi o czynniki żywieniowe, to za niekorzystne dla bakterii jelitowych uważam bardzo rzadkie spożywanie produktów fermentowanych. Mam tu na myśli zarówno fermentowane produkty mleczne, takie jak maślanka, kefir, jogurt naturalny, z zsiadłe mleko czy mleko acidofilne, jak również fermentowane warzywa, w tym wszelkiego rodzaju kiszonki. Warto bowiem wiedzieć, że tego typu żywność, a konkretnie obecne w niej składniki pokarmowe, nie tylko wchodzą w pozytywne interakcje z już obecnymi w jelitach dobroczynnymi bakteriami, ale również prozdrowotne bakterie znajdujące się w tych produktach częściowo zasiedlają nasze jelita. Oczywiście niestety część bakterii pochodzących z produktów fermentowanych nie jest zdolna do przeżycia podczas przemieszczania się przez żołądek, niemniej pewna ich ilość dociera do miejsca docelowego, jakim jest jelito grube. W jednej z najnowszych prac naukowych z 2022 roku, poświęconej właśnie walorom prozdrowotnym produktów fermentowanych, jej autorzy napisali wprost, że żywność fermentowana może wpływać na mikrobiom militowy zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej, dlatego należy ją uważać za ważny element diety człowieka. I ja podpisuję się pod tymi słowami i zachęcam Państwa do tego, aby na stałe włączyć do swojego jadłospisu różnego rodzaju produkty fermentowane. Gdy mowa o wykluczaniu pewnych korzystnych grup produktów spożywczych, jak choćby te fermentowane, to chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną niesłychanie ważną rzecz. Otóż dobrze jest sobie uświadomić, że bioróżnorodność bakterii jelitowych, na której powinno nam zależeć, w dużym stopniu zależy od różnorodności produktów spożywczych, po które sięgamy. Ma tu na myśli to, że im bardziej nasza dieta jest urozmaicona, tym lepiej dla mikrobiomu jelitowego. W jednej z publikacji naukowych eksperci jednoznacznie wskazali, że w ciągu ostatnich 50 lat różnorodność naszej diety niestety została utracona, a wykluczanie z jadłospisu produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów roślinnych jeszcze bardziej zawęża nasz mikrobiom jelitowy, co jest zjawiskiem jak najbardziej negatywnym. Mało tego, badacze zwracają uwagę na to, że spośród 300 tysięcy znanych gatunków roślin jadalnych ludzie obecnie wykorzystują jedynie około 200 gatunków. Co więcej, osoby zajmujące się uprawą roślin porzucają lokalne odmiany warzyw, owoców czy zbóż na rzecz jednolitych, wysokowydajnych pojedynczych odmian. W konsekwencji utracono ponad 70% różnorodności genetycznej roślin. Dość przerażające jest też to, że obecnie aż 75% wyprodukowanej żywności pochodzi z zaledwie 12 gatunków roślin i 5 gatunków zwierząt. To tylko dobitnie pokazuje, jak nasz jadłospis w niewiarygodnym tempie ulega zubożeniu. Winą za ten stan rzeczy nie możemy jednak obarczać wyłącznie producentów żywności. Niestety my sami dokładamy do tego cegiełkę, dodatkowo ograniczając się do tylko wybranych produktów. Dla przykładu znam osoby, które spośród produktów zbożowych jedzą tylko produkty na bazie pszenicy, w tym pieczywo pszenne i makaron pszenny, zaś od czasu do czasu włączają do diety ryż. A proszę zauważyć, że w sprzedaży mamy wiele innych zbóż i pseudozbóż, takich jak komosa ryżowa, amarantus, owiec, sorgo, gryka, jęczmień, żyto, tew i wiele innych. Zgodnie z tymi informacjami kieruję do Państwa mały apel, aby nie zamykać się na kilka wybranych, ulubionych produktów spożywczych, a starać się zadbać o jak największe urozmaicenie, dopóki mamy jeszcze jakikolwiek wybór. Bo, tak jak powiedziałem, produkcja żywności zmierza w bardzo złym kierunku. Jeśli chcą Państwo zadbać o prawidłowy skład mikrobioty jelitowej, to warto ograniczyć spożywanie mięsa smażonego. Podkreślam tu jednak, że chodzi o mięso smażone, a nie mięso w ogóle. W 2021 roku naukowcy opublikowali wyniki doświadczenia, w którym zaobserwowali, że u osób, które spożywały w dużych ilościach mięso smażone, doszło do obniżenia poziomu bakterii dobroczynnych w jelitach, a jednocześnie nastąpił wzrost bakterii patogennych. Mało tego, regularne spożywanie smażonego mięsa doprowadziło też do obniżenia stężenia korzystnych dla zdrowia metabolitów bakteryjnych, w tym krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych takich jak kwas walerianowy i kwas masłowy. Oczywiście nie chodzi o to, aby zupełnie rezygnować z mięsa smażonego. Niemniej znam osoby, które spożywają je codziennie lub co drugi dzień, a taka częstotliwość może być niekorzystna dla zdrowia. Dlatego też zachęcam, aby mięso smażone zastąpić częściowo mięsem gotowanym lub duszonym. Wśród produktów zakłócających skład bakterii obecnych w wilitach znajdują się też produkty słodzone cukrem i syropem glukozowo-fruktozowym lub czystą fruktozą. Naukowcy udowodnili, że dostarczanie wysokich ilości cukru skutkuje zmniejszeniem liczebności pożytecznych bakterii, a jednocześnie prowadzi do wzrostu poziomu bakterii patogennych, których nadmiar wyzwala stan zapalny w organizmie. O samych zaś skutkach ogólnoustrojowego stanu zapalnego niskiego stopnia mówiłem kiedyś w innym odcinku. Co istotne, takie zaburzenie równowagi pomiędzy korzystnymi a chorobotwórczymi bakteriami, jak również zmniejszenie bioróżnorodności bakterii w jelitach, w fachowym języku określamy mianem dysbiozy. Mając świadomość, jak bardzo bakterie jelitowe kształtują zdrowie całego naszego ciała, to staram się omijać wszelkiego rodzaju produkty słodzone. Szczególnie rezygnuję ze spożywania napojów słodzonych, zarówno tych gazowanych, jak i napojów owocowych nie będących naturalnymi sokami. Do tego nie decyduję się na zakup produktów mlecznych dosładzanych, typu jogurty smakowe, napoje mleczne owocowe, mleko zagęszczone, słodzone oraz mleko czekoladowe. W moim koszyku zakupowym nie ma też miejsca na cukierki, żelki, czekolady mleczne, niskiej jakości dżemy dosładzane, keczupy o wysokiej zawartości cukru, a jednocześnie niskim udziale pomidorów, a także batoniki zbożowe, kakao rozpuszczalne, dosładzane płatki śniadaniowe, owoce kandyzowane i puszkowane, syropy, w tym syrop klonowy lub syrop z agawy oraz kremy orzechowe inne niż stuprocentowe, które na pierwszym miejscu w składzie mają cukier. Staram się też ograniczać sięganie po wyroby cukiernicze typu pączki, drożdżówki i torty. Od razu też podkreślę, że ważne jest, aby stosować mniejszej ilości cukru stołowego do dosładzania potraw. Ja osobiście oduczyłem się słodzenia herbaty, gdzie przyznam, że kiedyś trudno mi było sobie wyobrazić herbatę bez cukru. Skoro mowa o cukrze, to nie sposób nie odnieść się też do produktów słodzonych sztucznymi słodzikami. Na potrzeby opracowania niniejszego filmu dotarłem do trzech najnowszych prac naukowych z 2021, 2022 i 2023 roku, które pokazały, że również i intensywne substancje słodzące mogą sprzyjać niekorzystnemu zmniejszeniu różnorodności bakterii zamieszkujących jelita. Mowa tu o słodzikach takich jak acesulfam, aspartam, sukraloza i sacharyna. Dla rzetelności materiału muszę jednak dopowiedzieć, że nie wszystkie badania potwierdzają taki negatywny efekt. Niemniej w mojej ocenie rzeczywiście jest coś na rzeczy i dmuchając na zimne ja nie używam tych słodzików ani nie sięgam po produkty, które są nimi dosładzane, w tym np. Na po napoje zero. Oczywiście trzeba mieć też na uwadze to, że sporadyczne sięganie po produkty ze sztucznymi słodzikami nie sprawi, że ucierpią na tym nasze dobroczynne bakterie. Problem jednak pojawia się wtedy, gdy zaczynamy regularnie je spożywać. Zaglądając do publikacji naukowych możemy dowiedzieć się tego, że zachowaniu różnorodności bakterii obecnych w nie sprzyja też częste spożywanie oczyszczonych produktów zbożowych. Chodzi tu o produkty tak jak biały ryż, pieczywo przygotowane na bazie jasnej mąki pszennej, makaron biały czy kasza manna. Nie mam na myśli tego, że produkty te są dużym zagrożeniem dla bakterii jelitowych, niemniej w omawianym aspekcie, jak również w kilku innych, o wiele bardziej pożyteczne są pełnoziarniste produkty zbożowe. Literatura fachowa potwierdza, że dieta bogata w produkty z pełnego ziarna prowadzi do wzrostu liczebności prozdrowotnych bakterii z gatunku Bifidobacterium i lactobacillus. Z tego też względu bardzo rzadko, kiedy decyduję się na przetworzone produkty zbożowe, które przed chwilą wymieniłem, a często sięgam po ich pełnoziarniste odpowiedniki, czyli np. po kaszę jęczmienną, kaszę gryczaną, ryż brązowy, chleb żytni razowy, makaron razowy czy ogólnie produkty na bazie mąki razowej. Osobiście nie jestem też zwolennikiem kupowania i spożywania żywności wysoko przetworzonej. Niemniej tego typu produkty zamieściłem na niniejszej liście nie z uwagi na swoje subiektywne przekonania, a dlatego, że opublikowane doniesienia naukowców wskazują, że taka żywność również sprawia, że w naszych jelitach dochodzi do szkodliwego przegrupowania się różnych gatunków bakterii. Mam tu na myśli oczywiście przewagę drobnoustrojów patogennych nad tymi dobroczynnymi. Należy bowiem wiedzieć, że żywność wysoko przetworzona z jednej strony jest w pewnym stopniu wyjałowiona z korzystnych składników pokarmowych, a z drugiej strony zawiera duże ilości związków, które w nadmiarze wpływają negatywnie na zdrowie jelit. Mowa tu o wspomnianym już cukrze, ale również o wysokiej zawartości soli, nasyconych kwasów tłuszczowych, tłuszczach trans i dodatkach do żywności, które szkodzą zarówno bakteriom jelitowym, jak i ogólnie samym jelitom, np. zwiększając ich przepuszczalność i powodując w nich stany zapalne. Jak chodzi o dodatki do żywności, to przede wszystkim dotyczy to emulgatorów, takich jak karboksymetyloceluloza, czyli E466, sztucznych barwników, karagenu występującego pod numerem E407, który jest wykorzystywany jako substancja żelująca i który to zwykle jest dodawany do różnych deserów mlecznych, a także sztucznych słodzików, o których już dzisiaj mówiłem. Wobec tych informacji staram się jak najrzadziej sięgać po produkty wysoko przetworzone. Pod tym pojęciem kryją się produkty takie jak zupki chińskie, fast foody, gotowe dania obiadowe, słone przekąski typu chipsy, krakersy, solone orzeszki i paluszki, produkty słodzone, o których już dzisiaj mówiłem, a także niskiej jakości konserwy mięsne i rybne, niskiej jakości parówki, kiełbasy i paluszki rybne oraz masowo produkowane pieczywo, w tym pieczywo tostowe. Tutaj wspomnę, że jeśli moje filmy są dla państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na wwwdoktorbartekpl Dziennik. Poruszając temat elementów codziennego życia, które wpływają negatywnie na skład bakterii jelitowych, nie sposób nie wspomnieć krótko o alkoholu. W literaturze fachowej znajdziemy dziesiątki prac, które potwierdzają, że regularne spożywanie napojów alkoholowych zmienia mikrobiom jelitowy, zarówno jakościowo, czyli dochodzi do przegrupowania gatunków bakterii, gdy przeważają gatunki chorobotwórcze nad dobroczynnymi, jak również ilościowo, czyli zmniejsza się sama liczebność korzystnych bakterii. To z kolei, jak dowodzą badacze, sprzyja stanom zapalnym jelit, zwiększonej przepuszczalności błony śluzowej jelit i w konsekwencji prowadzi do przedostawania się patogenów chorobotwórczych z jelit do pozostałych części naszego ciała, co wywołuje ogólnoustrojowe zapalenie. Oczywiście to, co wyniszcza nasze bakterie jelitowe, to antybiotykoterapia. Antybiotyki zabijają nie tylko bakterie chorobotwórcze, ale niestety również bakterie o korzystnym znaczeniu dla naszego organizmu. I o ile antybiotyki niekiedy są konieczne dla uratowania zdrowia, tak niestety część z nas ich nadużywa. Z jednej strony niektórzy lekarze bardzo ochoczo je przepisują, a z drugiej strony my, pacjenci, sami nieraz się o nie dopominamy. W tym wszystkim warto pamiętać o tym, że większość infekcji, które się do nas przyplątują, to infekcje wirusowe, wobec których antybiotyki są bezskuteczne. Druga kwestia to taka, że jeśli już stosujemy antybiotykoterapię, to mało kto w jej trakcie, a tym bardziej tuż po jej zakończeniu przyjmuje probiotyki w celu odbudowania mikrobioty jelitowej. I tu chciałbym podkreślić, że jeśli przeszli Państwo antybiotykoterapię, to bardzo ważne jest, aby sięgać po preparat z wieloma szczepami bakterii probiotycznych, który pomoże przywrócić właściwą bioróżnorodność bakterii w jelitach. Pozostając jeszcze na chwilę w temacie leków, od razu też powiem, że do dysbiozy prowadzi nadużywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak ibuprofen, naproksen, ketoprofen, diklofenak, kwas acetylosalicylowy czy indometacyna. Wspominam o tym, ponieważ leki te są ogólnodostępne i niektórzy z nas bardzo często po nie sięgają. W jednym z ostatnich porannych dzienników zdrowia pisałem, że zbyt częste stosowanie tych leków wiąże się z wieloma różnymi skutkami ubocznymi, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. I zaburzona równowaga bakterii w jelitach jest właśnie jednym z nich. Bakterium zamieszkującym nasze jelita bardzo szkodzi też palenie tytoniu. Naukowcy udowodnili, że związki toksyczne znajdujące się w dymie papierosowym obniżają liczebność bakterii probiotycznych z rodzaju Bifidobacterium i Lactococcus. Jednocześnie powodują one wzrost bakterii z rodzajów, na których nieszczególnie powinno nam zależeć. Mam tu na myśli bakterie z rodzaju Clostridium, Prewotella i Bacteroides. Taki efekt wynika z tego, że toksyny pochodzące z papierosów nasilają stres oksydacyjny w jelitach, niekorzystnie modyfikują mucynę, czyli substancje działającą ochronnie na błonę śluzową jelit, jak również zaburzają równowagę kwasowo-zasadową w jelitach. Ciekawe jest też to, że niektóre zmiany w mikrobiomie jelitowym wywołane paleniem tytoniu przypominają te, które obserwujemy np. w przebiegu nieswoistego zapalenia jelit. Dobrze mieć świadomość, że mikrobiom jelitowy zmienia się również pod wpływem stresu. Jeśli żyją Państwo w ciągłym stresie i nie podejmują się żadnych technik pozwalających go rozładować, to z dużym prawdopodobieństwem mamy do czynienia z zaburzonym składem bakterii występujących w jelitach. Dlatego też tak bardzo ważne jest, aby znaleźć choć trochę czasu na praktykowanie zajęć, które pomogą nam się odstresować. To, na co mamy istotny wpływ, a co również ma związek z mikrobiotą jelitową, to jakość naszego snu. Wiele przeprowadzonych badań dowiodło, że u osób, których sen jest zaburzony lub trwa zbyt krótko, dochodzi do niepożądanego przegrupowania się bakterii jelitowych w kierunku wzrostu liczebności drobnoustrojów patogennych. I jak się okazuje, niestety działa to w drugą stronę. A mianowicie poprzez pewne skomplikowane procesy biochemiczne, zaburzona mikrobiota jelitowa może być przyczyną obniżonej jakości snu. Na moim kanale znajdą Państwo kilka materiałów, w których opowiadam o tym, jak zadbać o zdrowy sen. Programy te można uznać za uzupełnienie dzisiejszego filmu. Wiem, że część osób traktuje zaburzenia w składzie bakterii jelitowych jako problem zdrowotny, ograniczający się wyłącznie do jelit, który uzewnętrznia się np. w postaci bólu brzucha, wzdęć, nudności czy osłabionego apetytu. Należy jednak wiedzieć, że w ostatnich latach poczyniono bardzo wiele badań naukowych, które dowodzą, że bakterie zamieszkujące jelita mogą wpływać na funkcjonowanie wielu różnych narządów. Wydaje się to być wręcz niemożliwe, a jednak okazuje się prawdą. Spodziewam się, że dla niektórych z państwa zaskoczeniem będzie to, gdy powiem, że zaburzenia równowagi mikrobiologicznej jelit mogą prowadzić do takich problemów zdrowotnych jak demineralizacja kości, osteoporoza, osłabienie masy i siły mięśni, szybsze powstawanie zmarszczek, obniżenie płodności, pojawienie się schorzeń sercowo-naczyniowych w tym miażdżycy, zmniejszenie sprawności umysłowej, pogorszenie nastroju i rozwój depresji. Pojawienie się stanów zapalnych w wilitach, wystąpienie chorób układu oddechowego i wiele innych. Jeśli bardziej szczegółowo interesuje Państwa tematy dotyczące związku bakterii obecnych w wilitach z różnymi sferami naszego zdrowia, to proszę o komentarz pod filmem, a ja w niedalekiej przyszłości przygotuję osobny materiał. Jak Państwo mieli okazję się przekonać, to jakie gatunki bakterii i w jakiej liczbie zamieszkują wilita determinuje nasze zdrowie na wielu różnych płaszczyznach. Z kolei to, jak żyjemy na co dzień, ma niebagatelny wpływ na mikrobiotę jelit. I tak jak przedstawiłem, wiele produktów spożywczych, jak również innych czynników zaburza skład bakterii jelitowych, co pociąga za sobą konkretne konsekwencje zdrowotne. Dlatego też zachęcam, aby wziąć pod uwagę informacje, którymi podzieliłem się w dzisiejszym filmie. Dodatkowo proponuję też obejrzenie materiału, w którym opowiadam nieco szerzej o błonniku pokarmowym, czyli składniku, który z kolei odżywia dobroczynne bakterie, sprzyjając ich namnażaniu się w jelitach aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.